W suchym skafandrze od 8 do 16, a może mniej czasu pod wodą, ale za to dużo w papierach przed komputerem i na sali wykładowej. Jak to jest być pełnoetatowym instruktorem nurkowania? Mariusz Milka przynurkował już połowę świata oczywiście tą mokrą połowę. Poszedł na kurs, bo chciał wyprzedzić znajomego i zapewne jeszcze wtedy nie przypuszczał, jak duży rozdział swojego życia właśnie otwiera. Kiedy został instruktorem nurkowania i dlaczego? Jak wygląda jego praca? Czy spędzanie całego sezonu w Chorwacji to jedno wielkie marzenie i wakacje? Zapraszam do wysłuchania odcinka, gdzie Mariusz szczerze o karierze instruktora nurkowania nam opowie. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Mariusz. Cześć. Gdzie ostatnio nurkowałeś? No, właśnie wylazłem z wody. Tutaj na miejscówce Host. Dla tych, którzy nie wiedzą, Host to jest taka malutka wyspa koło wyspy Wis w Chorwacji. Tam są starożytne amfory, które mają ponad 2000 lat. Pozostały po. Antycznym statku, który się tam niestety rozbił. I prowadziłeś kurs nurkowy, czy jakieś intro, czy po prostu wycieczka z nurkami? W tej chwili akurat wycieczka z nurkami, moje trzecie nurkowanie dzisiaj. No tak wyszło, że akurat na mnie padło, że robię to trzecie i, i pędzę na host. To czym się zajmujesz w takim razie? Poza nurkowaniem. No, no właśnie, zajmuję się nurkowaniem, tak. Ale e... jako instruktor, czy jako przewodnik turystyczny podwodny? No właściwie, jeżeli jest się instruktorem, to automatycznie czasem jest się przewodnikiem. I w tym przypadku tutaj pracuję w Chorwacji, w bazie Nautika Vis, na wyspie Vis i jestem instruktorem. Kiedy prowadzę kursy, to prowadzę kursy, a kiedy nie prowadzę kursów, to prowadzę grupy. Wszystko zależy od tego, czy w danym tygodniu mamy więcej osób na kursy, czy mamy więcej osób, które przy, przy okazji chcą zrobić turystykę nurkową albo celowo przyjechały tutaj zrobić turystykę nurkową. I to będzie chyba temat dzisiejszego odcinka. Jak to jest być instruktorem takim razie, takim prawdziwym instruktorem, bo rozumiem, że jesteś tak Zawodowo jest... instruktorem. Tak, jestem prawdziwym instruktorem. Ja nie nie taki... wiem, jak ty się fałszywi się, ten, ale... <laughs> no właśnie, tam się w tle jakiś fałszywy instruktor odzywa. No tak, bo spotykam takich, którzy są, codziennie pracują, nie wiem, powiedzmy w, w piekarni, a weekendowo dorabiają jako instruktor, a ty jesteś pełnoprawnym, pełnozadowodowym instruktorem. Ja oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś ma jakąś pracę i, i robi e, też e, przekaz i nurkowanie. To też ma swoje plusy, bo jakby ciągle... Że nie wypala się tak, taki instruktor tak szybko jak ktoś, kto zawodowo uczy, bo wie, po co to robi. Ma jakąś normalną pracę, oprócz tego lubi uczyć i uczy. W klubach, gdzieś w przekazach jakichś centrów drukowych to też jest fajne instruktorstwo. Ale może porozmawiajmy o tym, jak się to robi w ten sposób, bo wiem, że dużo osób pyta gdzieś w internecie, jak to jest być instruktorem, który pracuje cały czas i możemy o tym porozmawiać. No dokładnie, pracujesz, mówisz, na wyspie Wiz, więc dużo nie macie w domu w Polsce pewnie. Ale ja nie mam domu w Polsce. I to jest najlepsze, że znowu niektórzy mają takie pojęcie o byciu instruktorem, że się jedzie na wakacje, tylko dłuższe i jest Trzymi się, instruktorem. Trzy miesiące tak. gdzieś do Egiptu. Jeżeli jest się takim pełnoetatowym instruktorem i z tego się żyje, no to to jest taka normalna praca. Czyli mam dom tam, gdzie pracuję. W tej chwili pracuję na Wisie. Ale wcześniej przed Wisem. Byłem już na Cyprze, na Malcie, na Karaibach, na Bahamach, w Tajlandii, i chyba jeszcze gdzieś, nawet nie pamiętam. W każdym razie, w każdym miejscu jest to od 5 do 10 miesięcy, tak jak trwa sezon. No i potem człowiek albo zimuje gdzieś, po prostu odpoczywa, ładuje się przez zimę baterię, żeby znowu mieć tą pozytywną energię do uczenia, albo jedzie na drugi koniec świata, gdzie jest ciepło, i tam zaczyna następny letni sezon. Czyli wtedy nie ma przerwy. Wtedy nie ma przerwy, ale wiesz jakieś tydzień czy dwa wolnego. No to tak jak ktoś, kto pracuje w biurze cały czas, czy na przykład na budowie, no, robi sobie raz czy dwa razy w roku tydzień czy dwa wolnego, a reszta to jest praca. No to tak samo u mnie to wygląda. Czy po taki urlop w takim razie w jakichś zimnych krajach, jak cały czas pracujesz w ciepłych? Nie, akurat nie lubię zimna, dlatego pracuję w ciepłych krajach. Znaczy, Chorwacja pod względem wody jest chyba jednym z najchłodniejszych miejsc, w którym, w którym pracowałem. Ja tu po raz pierwszy tak naprawdę na co dzień używam suchego skafandra, gdzie jak pracowałem w pozostałych krajach, no to było na tyle ciepło, że tam była pianka. Więc tu jest chyba najchłodniej ze wszystkich miejsc. Dobra, to jak, jak wygląda taki typowy dzień instruktora? To przychodzi się do pracy na godzinę, na którą trzeba przyjść. Zwykle jest to, to zależy też od bazy, w której się pracuje, no ale zwykle rano, nie wiem, ósma, siódma, dziewiąta. Czasem w niektórych centrach jest to na stałe ustalone. Tak jak mamy tutaj na wisie, to wszystko zależy od, od grup, które mamy, ilości tych nurków, które mamy, ale też bardzo dużo zależy od pogody. I jeżeli na przykład mamy prognozę pogody, że rano jest dobrze, a po południu już niekoniecznie, to potrafimy wcześniej rano wstać, żeby ci nasi nurkowie zanurkowali w najlepszych warunkach i potem po prostu skończyli wcześniej. My wtedy mamy więcej czasu na inne rzeczy, na przykład na przeprowadzenie teorii do różnych kursów i wiemy, że następnego dnia o którejś godzinie będzie w miarę dobra pogoda po jakiejś stronie wyspy. No to wtedy, na przykład, te zajęcia kursowe czy turystykę realizujemy o odpowiedniej godzinie następnego dnia i tak to się kręci. Czy jako instruktor troszeczkę elastyczny trzeba być, jeśli chodzi o te godziny, tak? Jak najbardziej. I do tej pory, jak przez kilka lat pracuję tak po całym świecie, to jest jedna z najważniejszych cech ta elastyczność. Rzadko w ogóle jest tak, jak się pracuje w bazach nurkowych że masz jeden ustalony dzień wolny w tygodniu, że konkretnie jest na przykład sobota, jest to środa albo coś. Zwykle to też jest takie flexible, nie? I w tym momencie to znowu zależy od pogody, od tego ilu jest ludzi, jak to wygląda, co się dzieje, jaka jest ilość kadry w danym miejscu. No tak, pogody sobie nie zaplanujemy, że mamy no. zawsze 8-16 fajna pogoda, a potem zamykamy bazę nurkową i do domu, tak? No, no dokładnie. Zresztą baza nurkowa to znowu jak jest fajna baza nurkowa, to ona niekoniecznie jest zamknięta. To znaczy, jak się kończą aktywności nurkowe, to jeszcze coś się dzieje. Na przykład, tak jak tu siedzimy, rozmawiamy, są jakieś prelekcje, prezentacje, jakieś ciekawe spotkania, wykłady, paluszki, pogaduszki i tym podobne sprawy. Czyli ktoś wyciąga gitarę, ukulele i po prostu sobie coś robimy. I to też trzeba się jakby nastawić na to, że ktoś w sobie takim instruktorem full-time, to często. Po pracy się zostaje, tak po prostu spotkać się w gronie nurków. Bo nurkowie są fajni, to się robi tak naprawdę po części dla, dla tych ludzi. Żeby im było fajnie z tym nurkowaniem, nam też jest fajnie, bo to jednak to grono, które, które rozumie to, że obwiązujemy się ołowiem przed skoczeniem do wody, prawda? Wytłumacz to normalnym ludziom. No dokładnie. Staram się, ale nie idzie właśnie. No właśnie. A powiedz mi, co jest takiego najtrudniejszego w pracy instruktora? No, bo są akurat fajne, fajne momenty, ja rozumiem. Ciepłe mhm. kraje, fajne widoki, codziennie możesz ponurkować, poznać dużo ludzi, a co jest tym, tym, tym minusem w tej pracy. Jeżeli patrząc na, na taką pracę instruktora jak kogoś uczę, to zwykle nie, nie, roz, nie, nie, nie rozpatruję tego tak, że coś jest tam trudne. No bo jak jest jakaś trudność, to raczej ma student trudność. To jest dla mnie okazja, żeby jakoś to wykombinować, żeby ten ktoś przełamał jakieś swoje tam problemy. Yy, jakieś. Złe nastroje, i tak dalej, i nauczył się tego, czego ma się nauczyć. No bo przecież po to przyszedł na kurs, żeby go czegoś nauczyć, a nie żebym po czterech dniach powiedział: Nie umiesz, nie? <grym> no, no nie umiał na początku, tak? Więc to nie jest problem. Problem jest wtedy, jak jestem przewodnikiem, i przyjeżdżają ludzie uczeni przez kogoś innego, kogo nie znam. Sam jesteś nurkiem, wiesz, że ludzie mają różne kwity z różnych organizacji, wystawione przez różnych instruktorów, i jak wiesz, to, że ktoś ma jakiś certyfikat, nie zawsze świadczy niestety o tym, że faktycznie ma te umiejętności. No i tu się zaczyna problem. Bo wiesz, mam łódkę ludzi, którzy przyjechali na wakacje, no, poszli do biura, ktoś ich ułożył w jakąś listę. I zwykle staram się wcześniej z nimi zrobić z brzegu jakiegoś tam check żeby zobaczyć. Co tak Taki naprawdę mur, potrafią. Zórok Tak, tak, żeby zobaczy, żeby oni zobaczyli, jak to w tej wodzie wyważyli się, ewentualnie jak pożyczyli sprzęt, żeby się przy, jak przystosowali na małej głębokości, do tego sprzętu, ogarnęli się. A dla mnie jest to okazja popatrzeć, jak oni nurkują. No ale są ludzie, którzy po prostu, jak popatrzy, jak nurkują, to się za głowę łapie, tak? No, no zdarza się w ten sposób. I tak długo, jak ci ludzie chcą się nauczyć, no to w trakcie tych nurkowań ze mną, no to będą koło mnie, coś im pokażę, coś im wyjaśnię. I po kilku nurkach oni się ogarną. Ale zawsze są to osoby, które mają dwa, trzy certyfikaty, którym nic nie powiesz, bo oni mają, oni potrafią i oni będą nurkować po swojemu. I to są osoby, które potrafią narobić różnych problemów na łodzi, na lądzie czy pod wodą. No i trzeba jakoś z tym sobie radzić. I to z każdym radzisz sobie w jakiś tam inny, inny sposób. I to jest, to jest czasem trudne, żeby jakoś im wytłumaczyć, że jednak powinni robić coś w jakiś sposób, a nie inny, bo oni powiedzą, a mój instruktor mnie tak nauczył, no i co powiesz. No tak, że to zły instruktor był, tak? No nie no, no właśnie, nie, nie się... wypada mi mówić o złym instruktorze, albo przyjeżdża na przykład grupa, instruktor przywozi grupę swoich nurków i duża część z tych nurków słabo nurkuje, a mają już po dwa certyfikaty znowu. I teraz widzisz, jakie jest w tym sytuacji. Jeżeli zwrócę im uwagę, że coś może być lepiej, to tak naprawdę, czy to ja im zwracam uwagę? Czy ja zwracam uwagę temu instruktorowi? Nie? I to jest w ten sposób, że ktoś to może źle odebrać, że krytykuje jego pracę, podczas gdy ja nikogo tu nie obwiniam, że źle nauczył czy coś. No po prostu ktoś czegoś nie potrafi, dla bezpieczeństwa wolę zwrócić uwagę, żeby zrobił to inaczej. Nie? to jest ten minus bycia instruktorem? To nie jest minus. To są takie <laughs> trudne rozmowy, które się odbywa, tak żeby za bardzo kogoś też nie urazić, bo. Bo ja też iluś ludzi, ludzi nauczyłem, zrobiłem, co mogłem, żeby oni nurkowali. Ale ja wiem, że 100% z nich nie nurkuje. Jeżeli ktoś za 5 lat wróci do nurkowania, to on może być tak samo słaby, jak człowiek, z którym na przykład nurkowałem wczoraj. Nie? No, z, z, I z, z, ktoś z, popatrzy, z, kto się uczył, nie? No tak, na plastikowaniu. A to, a to nie o to chodzi, no po prostu wiesz. Może ktoś nie nurkował długo, może ma jakieś trudne przeżycia po drodze, może, może się bał wody troszkę, nie? Jak jesteś instruktorem, mówisz, że szkolisz? Ludzi mhm. też od początkującego stopnia, od zera totalnie? Tak, tak, od zera, od próbnych nurkowań. W tej chwili szkole w SSI, więc mamy te wszystkie trade mamy basic diver'y, no i standardowo open water diver, wszystkie awansy, wszystkie specjalizacje. Praktycznie najważniejszych kursów i specjalizacji w nurkowaniu rekreacyjnym uczę. Kilku nie uczę, które w tym przypadku po prostu by się nie sprawdziły, prawda? Na przykład nurkowania z żółwiami nie uczę, bo żółwia widziałem dwa tygodnie temu z łódki jednego, a w zeszłym roku jeden przypłynął na plażę w listopadzie, jak zamknęliśmy bazę, więc no tak. to, co się da uczyć, to tutaj uczę. Tak pytanie podpoczątkujących, bo to, o to zawsze nas pytają gdzieś tam na privach. Jak jesteś instruktorem, to jak patrzysz na takich a, nurków początkujących, co dla nich zawsze jest taką największą problemem, co jest dla nich, co często sprawia problem, jakieś ćwiczenie czy głębokość, obała przed wodą, co jest najtrudniejsze dla początkujących nurków? Ćwiczenia to się robi na kursie, nie? ale potem patrzymy na umiejętności, bo ćwiczenia na kursie są po to, żeby kogoś nauczyć jakieś umiejętności. Jak przychodzą już do mnie nurkowie, z którymi robię turystykę nurkową, już mają jakieś certyfikaty, no to bardzo często naj, najbardziej problematyczne jest, jeżeli ktoś zawsze miał problem z maską nigdy tego na swoim kursie nie przełamał, a instruktor go przepuścił z tym, mówiąc, a nauczy się kiedyś. No i może powiedzieć, no, tak, jedno z 30 paru ćwiczeń, to czemu nie? Nie Nauczy się kiedyś. No ale tak by nie o to chodzi, bo jeżeli ktoś ma problem z maską i mu się zaleje, to co zrobi w ciągu następnych 15 sekund? Nic. Spanikuje. Spanikuje, będzie problem. Jak tak? spanikuje, to co zrobi? Będzie ponoć do góry. Tak, niektórzy jeszcze wyplują automat po drodze, żeby móc nabrać powietrza, i odkryją, że jak zrobią wdech, to jednak nie, nie, nie jest to powietrze. I robią się naprawdę duże komplikacje, więc umiejętności związane z maską są jednymi z najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo wiele wypadków w nurkowaniu zdarza się dlatego, że ktoś spanikował. Nie? A jednym z najczęstszych powodów paniki jest problem z maską, więc to jest pierwsza rzecz. Nie? A drugi problem to z najważniejszą umiejętnością nurkową, czyli spływalnością. No niestety Oj, nie wszyscy potrafią ją odpowiednio kontrolować. I też nie każdemu powiesz, że, że dałoby. że fajnie by było, gdyby się nauczył, bo ci powie, a tak zawsze mam, ja już próbowałem. I tak dalej. Mój instruktor mówił, że było w porządku. Nie? No tak, tak. A wiesz, płyniemy na przykład w miejscu, gdzie jest dobrze-dobrze, bo jest jakieś dno pod nami, no, a potem się... jest odcinek, gdzie to dno jest 30 metrów niżej. No i pytanie, czy ta osoba dalej się utrzyma na tym poziomie, czy jednak opadnie, nie? No tak, jeśli zwłaszcza ktoś nurkował na płytkich akwenach czy basenach na stopą to punkt odniesienia jest tam zawsze tak naprawdę. Mm. No właśnie też też rozmawialiśmy z wieloma nurkami, że pływanie w ciepłych przejrzystych wodach bywa problematyczne z racji tej przestrzeni w ogóle przejrzystości, tak? Ale też wiesz, zmienne warunki bywają, bywają dla niektórych takie zaskakujące, nie? Bo jest ładnie, ładnie, no ale nagle zacznie się jakiś prąd i przyniesie coś w tej wodzie i widoczność spada. Albo ktoś wpływamy pod jaką, do jakiejś takiej. Jamy w skale powiedzmy, tam na dole jest trochę piasku, Nurek przed, przed tobą zaczyna kopać kraulem zbyt blisko dna, podnosi ten cały piasek i ty nagle nic nie widzisz. I jeżeli nie masz doświadczenia wcześniejszego z tego, to już znowu mogą być z tego różne nieciekawe no tak, sprawy. Nie? Brak, brak punktów odniesienia, no. słowa, widoczność i tak dalej. Ale itd. raczej wolałbym opowiadać o tym, co jest fajne, niż o tym, co nie jest fajne. No bo przecież. Gdyby to nie było fajne, to bym tego nie robił, nie? No właśnie długo to już robisz? No, chyba tak z pięć lat jestem takim full-time instruktorem nurkowania. Wcześniej wcześniej się zajmowałem outdoor adventure, outdoor education w Wielkiej Brytanii, więc to miałem inne specjalizacje, typ jakaś spinaczka po, 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 po sztucznych ściankach, strzelanie z łuku, wiatrówek, jakichś kupa zajęć na linach, kłady, rowery. Ponad różnych, 30 różnych specjalizacji, włącznie z kajakami. Wody, o, kajaki. I nawet byłem, słuchaj. Instruktorem jazdy rowerem górskim po terenie nizinnym i sternikiem smoczej łodzi. Oho. A teraz instruktorem nurkowania. No właśnie, to co, co się stało, co wpłynęło, co było tym impulsem, żeby zostać instruktorem? To, co wielu ludzi ciągnie do tego, żeby być instruktorem, że możesz przemierzać świat, pracując po kilka miesięcy w różnych ciekawych zakątkach i potem jedziesz dalej. Więc zwiedzasz kraj jakiś, którego nie znałeś, do którego byś ewentualnie pojechał na tydzień na wakacje. A teraz możesz tam pomieszkać pół roku. jeszcze poznać za kulturę. to zapłacą. Tak, poznać kulturę, poznać ludzi, poznać go pod wodą, poznać go nad wodą. I to chciałem właśnie robić, a wtedy jak postanowiłem, że zostanę instruktorem nurkowania, to ja już mieszkałem z 8 lat w Wielkiej Brytanii, gdzie generalnie dużo pada i tam prawie nie nurkowałem, tylko nurkowałem wakacyjnie, wszędzie indziej, nie? No tak. Eee, czy dobycie instruktora, no takim jak ty, co po całym świecie, jest, warto znać języki obce jednak? No właśnie, jeżeli chcesz na tym zarabiać, tak? to minimum dwa języki i tak jest to mało. Więc ja na przykład jak mówię po angielsku i polsku, to tak naprawdę przede mną świat nie jest tak bardzo otwarty, bo jednak po angielsku to mówią wszyscy, tak? a po polsku liczy się tylko tam, gdzie jeżdżą Polacy. Tylko jak wiadomo, Polacy jeżdżą w niektóre miejsca, gdzie uznają, że jest tanio, więc tam niekoniecznie Potrzeba dużo instruktorów nurkowania, mhm. bo mało z tych Polaków przychodzi na nurkowanie, bo skoro nurkowanie jest uważane za coś drogiego, jak przecież wiesz, no tak. No więc w tym momencie w bazach nurkowych polskich, których jest też mało, albo takich, których chcą polskojęzycznych instruktorów, nie ma tak dużo miejsc na polskojęzycznych instruktorów. Ale jakbym znał niemiecki, którego się uczyłem całych kilka lat w szkole średniej, i, ja potrafię, tak i potrafię powiedzieć Guten Tag. Ja. Nie. I to, to pewnie byłoby lepiej, bo to na Malediwach i, i w wielu tych destynacjach, gdzie jeżdżą Niemcy i Austriacy, u nich, ponieważ zarabia się więcej, nurkowanie nie jest widziane jako coś drugiego. Więcej osób nurkuje, więcej osób rozumie, że za to trzeba zapłacić. Więc jest dużo baz, które chętnie przyjmą niemieckojęzycznych e, nurków. Wtedy potrzeba więcej niemieckojęzycznych instruktorów, ale ponieważ znowu, instruktorów w bazie jest zwykle kilku. To fajnie, żeby poza niemieckim mówili też po angielsku i najlepiej jeszcze po jakiemuś. Więc jeżeli ktoś z nas słuchających mówi. W trzech językach. Chi po chińsku albo po rosyjsku, to znajdzie od razu pracę. Nie? Po niemiecku też jest świetnie. Hiszpański jest ok, ale hiszpański jest raczej, raczej w Ameryce Południowej potrzebny, tak? Może też w tych takich destynacjach wakacyjnych trochę, ale już nie tak bardzo. Ale też znowu w Ameryce Południowej przez sprawy związane z pozwoleniami o pracę, wizami, ale też sposobem, w jaki zatrudnia się tam instruktorów, często niestety na czarno, to nie jest tak bardzo atrakcyjne, żeby tam, żeby tam jechać. Nie? Czyli najpierw nauczyć się języków, a potem zostać instruktorem nurkowania. No od czegoś są szkoły, nie? Ludzie się uczą <laughs> tych języków, wiesz. Może za naszych czasów nie było tak łatwo, ale teraz, na przykład wiesz, przyjeżdżają tutaj nurkowie z Polski. Mamy nurków, którzy... Po na wakacje przyjechali z różnych części świata, mówią świetnie po angielsku, i nagle się okazuje, że nasi Polacy, którzy przyjechali, też świetnie mówią po angielsku. Za moich czasów, jak byłem młodszy, to mało kto mówił po tym angielsku. Teraz, jak ktoś ma 20 lat, mówi biegle. Nie? Jak ma 30, często zwykle też rozmawia jakoś tam w komunikatywny sposób, więc to też się fajnie zmienia. więc zgaduję, że inne języki też są lepiej teraz w Polsce uczone. Nie wiem, bo od lat nie mieszkam w Polsce. Czy to naprawdę bardzo fajna praca. Ciepłe kraje. Dużo ludzi jeszcze za to płacą. No tak, tylko znowu, to nie jest tak, że jak zostajesz instruktorem, to od razu znajdziesz pracę. Jak popatrzysz, ilu instruktorów rocznie się produkuje na świecie, tak, w różnych centrach nurkowych, no to są tysiące. Pytanie, czy co roku potrzebujemy tysięcy instruktorów w szkołach nurkowych? No prawdopodobnie nie. Więc poza tym, że zostajesz instruktorem nurkowania i znasz języki, to fajnie, żebyś potrafił coś jeszcze. Nie? I tu jest kolejna e, sprawa, e, żeby na tyle się rozwijać, żeby umieć coś jeszcze. Jak umiesz operować łódką, super, umiesz naprawiać silniki, tym bardziej, nie? Umiesz e, robić ładne zdjęcia pod wodą, filmować pod wodą. Może jesteś biologiem morza, oceanografem, może coś innego, co daje ci jakby przewagę nad tymi wszystkimi, którzy właśnie skończyli kurs instruktorski tak jak ty i nie mają nic. Nie? Bo jednak centrum nurkowe chce mieć dobrych instruktorów, niekoniecznie instruktorów, którzy dopiero skończyli dwutygodniowy kurs i, i przychodzą uczyć. Więc trzeba to jakoś dobrze zaplanować, żeby po kursie mieć możliwość popracować jeszcze gdzieś, zdobyć doświadczenia, rynku, a przy okazji zdobyć jakieś jeszcze kwalifikacje inne. Trudno jest w ogóle zostać takim instruktorem? Zależy dla kogo, tak. Różne organizacje mają różny poziom wejścia. No ale te główne organizacje PAD i SSI, SDI to jest między 80 a 100 nurkowań zalogowanych na dzień dobry. No i poziom jakiegoś Dive Guide Pro czy Dive Mastera, czyli jakiegoś przewodnika nurkowego z, jednego z, z jednej z uznanych organizacji. No i potem trzeba przejść. Kurs instruktorski według standardów, i znowu, jeżeli przechodzimy to w jednej z tych znanych, dużych federacji na świecie, ponieważ one się dogadały na poziomie światowym i stworzyły jeden standard tak naprawdę tych kursów instruktorskich, i on ma certyfikat ISO i tak dalej, i tak dalej. Więc nieważne w której właściwie robisz czy z organizacji, program jest mniej więcej ten sam. Ten minimalny problem. Okay. Program. No i właśnie to jest to, że można pójść po minimum. Ja kiedyś byłem instruktorem PADI, teraz jestem instruktorem SSI. Jeszcze nie sprawdzałem dokładnie i tego minimum w SSI, ile to jest. Pamiętam, że w PADI to było minimum 5 dni, ale zalecane 7 dni kursu. Z tym, że w Europie to były, jak sprawdzałem, kursy między 10 a 14 dni trwają. Nie? Bo wtedy, wtedy faktycznie da się ten program zrobić tak trochę lepiej. Nie? Ale na przykład jak ja jechałem na kurs, to od początku chciałem mieć taki jeden z najdłuższych kursów, bo uważałem, że jak dużo czasu spędzę na tym, że ktoś mnie nauczy, jak to robić dobrze, no to potem to zaowocuje. Więc przez kilka miesięcy szukałem po internecie różnych szkół na całym świecie, gdzie uczą w ten sposób, że jesteś dłużej niż dwa tygodnie. I w końcu miałem listę chyba pięciu czy siedmiu takich miejsc, głównie w Azji. I ostatecznie zdecydowałem się na kurs w Tajlandii który ten podstawowy kurs trwał około miesiąca a dodatkowo, a dodatkowo jeszcze mogłem zostać dodatkowe tygodnie, dorobić sobie kilka kursów instruktorów instruktora różnych specjalizacji nurkowych, ale przede wszystkim w szkole nurkowej, która wtedy obchodziła chyba swoje dwudziestolecie i jednocześnie 100 tysięcy wydanych certyfikatów, to, to ogromna szkoła, w tej szkole miałem możliwość asystowania przy kursach prowadzonych przez innych instruktorów. Robienia elementów tych kursów, jakby przy ich wsparciu, powoli przechodziłem do prowadzenia większości tych kursów, całości tych kursów jeszcze pod nadzorem kogoś, a potem sam, więc miałem dodatkowe jakby tygodnie czy miesiące na to, żeby dzień w dzień prowadzić kurs za kursem. I dopiero wtedy uważałem, że byłem gotowy. Żeby nie robić tego w formie, że wiesz, dwa tygodnie, ok, zrobię kurs, a potem gdzieś pojadę i nie czuję się, że. Że jestem w stanie prowadzić faktycznie te kursy. Na no, niektórym to wystarcza te dwa tygodnie. Ja uważam, że lepiej zainwestować w siebie i zrobić to w takiej formie dłuższej. Albo tak jak w Europie, są też możliwości takie, że robisz ten dwutygodniowy kurs, a potem też w bazie możesz zostać, coś pomóc. Nie? Jakoś się mhm. dogadać. Jeżeli masz tylko wolny czas, to ja zachęcam wszystkich, którzy myślą o tym, żeby podróżować po świecie być instruktorami. Żeby jednak po swoim dwutygodniowym kursie jeszcze zostali, jeszcze coś porobili, nawet niekoniecznie, żeby im za to płacili, bo prawdopodobnie ktoś powie, ok, może zostać i pomóc, ale no po prostu nie mamy Cię przewidzianego no w budżecie. No nieważne, no po prostu pomożesz pouczyć, zdobędziesz to doświadczenie od kogoś, kto to robi wcześniej bo to się, to się przyda później. Dokładnie, co się nauczysz, to twoje no, i to na pewno zaowocuje w przyszłości w takim razie. Też polecam właśnie w takie, robić kursy w takich miejscach, gdzie faktycznie odbywa się ta turystyka nurkowa i to uczenie, żeby obie te strony poznać, i gdzie jak zostaniesz, to faktycznie coś porobisz, a nie że czekasz tydzień, bo może się pojawi jeden kursant. A, nie? Może Więc tam, gdzie robiłem w Azji, to było o tyle fajniej, że no po prostu tam byli ciągle kursanci i mogłem sobie wybrać kurs, przy którym chcę pomagać, czy to jest OWD, czy to jest jakaś specjalizacja. Codziennie miałem informacje, jaki kurs jest dzisiaj, jakie kursy są jutro i mogłem sobie wybrać te elementy albo te całe kursy, w których chciałem brać udział, żeby prowadzić je lepiej. No i do, doszlifować umiejętności, tak. No dokładnie. No ale potem, jak wiesz, już zostajesz instruktorem, to to nie o to chodzi, żeby spocząć na laurach, tylko znowu to jest dalszy rozwój. Więc to, co bym też polecał e, instruktorom, to robić dużo tych próbnych nurkowań, czy tych try, try Scuba, Basic Diver, Discover Scuba Diving, w zależności od tego, w jakiej federacji to się robi, bo to są te pierwsze nurkowania z ludźmi, którzy nigdy nie nurkowali. Jak coś ma pójść źle, jak oni mają się czegoś bać, to właśnie dokładnie, na tym... Dokładnie, tam się to pojawi. No dokładnie, więc jak przerobisz tego 200, to znasz każdy możliwy problem, jaki można mieć na początku, albo wydaje się, że znasz każdy, i potem, tych przyjdzie, cię zaskoczy. Ale wtedy, jak cię zaskoczy, to znowu się nauczysz, nie? I po tym, jak już przerobiłeś tego dużo, to zauważasz, że sobie szybciej radzisz i lepiej przy każdym innym kursie. Bo problemy, które wszyscy mają, dotyczą tego samego zwykle jakby obrębu umiejętności. To jest maska, to jest pływalność, ale to bardzo często. Są jakieś wewnętrzne opory ludzi, którzy się lekko boją wody, bo to dopiero sobie to uświadomili, bo ktoś ich wrzucił do basenu. To dużo jest takiej, wiesz, terapii z kimś na lądzie, no, zanim wejdziesz się. z nimi do wody, żeby oni się przełamali. Skręca się, skręca. To, to mnie zaskoczyłeś tym, żeby robić dużo tych <grychy> intranurkowych i tak dalej, bo spotykam instruktorów, którzy tego wręcz nienawidzą i nie lubią. No bo jest to trudne. No ale to <grychy> o to chodzi, nie? No wiesz, to jest też tak, że ja znam instruktorów, którzy zostali instruktorami i mówią a ja nie będę kurobię w kółko tych OWD. No dobra, a jak się nazywa kwalifikacja, którą zdobyłeś? Open Water Instructor. No to czego on uczy? <gry> Dokładnie. I to jest to, że wielu ludzi zostaje instruktorami, bo jest to taki status. Jestem takim lepszym nurkiem, bo jestem instruktorem, jestem szefem wszystkich szefów. I później, po roku, sezonie czy dwóch, wypalają się, bo dochodzą do wniosku, że instru być instruktorem to głównie jest uczenie innych suchej nurkowania, a oni tego nie lubią. No? Więc, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zostać instruktorem, to fajnie by było, żeby sobie zadał takie pytanie: czy ja lubię uczyć innych ludzi? Czy ja czegoś uczyłem, uczyłam kiedyś? Czy mi to sprawiało przyjemność? A przede wszystkim, czy oni się tego nauczyli? No? Bo może z tej strony warto zacząć może zacząć uczyć czegoś innego pracować z ludźmi zobaczyć, czy mnie kręci uczenie. Zanim zapłacisz kupę forsy, żeby zostać instruktorem nurkowania, i odkryjesz, że to nie jest dla Ciebie. To, nie jest... to teraz takie moje pytanie. Jak wygląda? Czym się różni taki kurs instruktorski od takiego kursu wodę? No bo na wodę uczę się nurkować. Ale wy jako przyszli instruktorzy umiecie nurkować, to czego się uczycie na takim kursie? Że założenie jest na kursie instruktorskim, <noise> okay. że każdy umie nurkować, dlatego umiejętności nurkowe nie są sprawdzane, tak? Okej. Okay. <noise> no przecież jak ktoś jest takim super instruktorem od uczenia instruktorów, tak jak wiesz, ktoś się zapisał na kurs, wejdzie do basenu, to już widzi, czy ten klient potrafi nurkować no tak. na tym poziomie, czy nie. No ale zwykle na kurs instruktorski już przychodzą osoby, które potrafią nurkować na tym odpowiednim poziomie, na którym trzeba. Nie? Więc nie tyle uczysz się nurkowania, ale uczysz się e, jakby kilku rzeczy. Jedna, jedna rzecz jest to jest ta cała teoria. Instruktorzy muszą mieć tą wiedzę z fizyki, dekompresji, biologii człowieka, fizjologii, trochę przyrody i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie rzeczy, które występują w programach nurkowych, bo my tego mamy uczyć. To musimy mieć wiedzę na wyższym poziomie. Też umiejętności planowania nurkowań, wyliczania gazów, no bo przecież będziemy to robić jako instruktorzy, będziemy uczyć tego innych. Ne? Czyli to te teoretyczne rzeczy, które robi się, robi się na lądzie, i z tego jest później też oczywiście egzamin, nawet kilka egzaminów. Druga rzecz to jest standardy. To nie jest tak, że każdy sobie może uczyć czego chce. No po to są te ustandaryzowane kursy. W federacjach, które się dogadały ze sobą i stworzyły ogólnoświatowe standardy, że Open Water Diver w każdej organizacji znaczy mniej więcej to samo. Jest mniej więcej ten sam zestaw umiejętności. Które najczęściej przekłada się najmniej więcej ten sam zestaw ćwiczeń, chociaż może ktoś mieć w jakiejś federacji troszeczkę inne ćwiczenia, ale uczące tej samej umiejętności, bo każdej umiejętności można nauczyć na wiele sposobów. Tak? To też ciekawe jest, jak się uczy najpierw w jednej organizacji, potem w drugiej. To się człowiek uczy, że jeszcze jest kilka innych fajnych sposobów na nauczenie tego samego. A potem trzeba faktycznie się wykazać, że się potrafi uczyć tych umiejętności. Nie? No i. W basenie, a potem w wodach otwartych, uczysz element, uczysz się uczyć elementów tych kursów, czyli o. uczysz się pokazywać te ćwiczenia, uczysz się rozstawiać tych ludzi, żeby nie widzieli, pokazywać im pod wodą, e, oceniać to, co oni robią. Ktoś symuluje jakiś błąd, więc uczysz okay, się symulować tak. ten błąd, wiesz na czym ten błąd polega, a z drugiej strony e, wskazujesz innym, co mają poprawić, żeby im to wyszło. Nie? I w ten sposób uczysz się elementów różnych kursów, prowadzenia różnych kursów. No i potem też jest z tego jakby osobny egzamin, zarówno w basenie, jak i w wodzie otwartej. I generalnie to jest tyle, jeżeli chodzi o. Ale to w sumie sporo, nie? tak naprawdę. No jest sporo. Na przykład, jak ja miałem ten miesięczny kurs, to myśmy od rana do wieczora byli na kursie. To nie jest tak, że, że wiesz, to trwało po 5 godzin dziennie, nie? Mhm. Tam były i zajęcia basenowe, i zajęcia na wodach otwartych co kilka dni. I do tego jeszcze były zadania domowe, żeby robić próbne egzaminy, czytać jeszcze książki, encyklopedie, nurkowania i tak dalej, i tak dalej. Uczyć się, to właśnie jeszcze na egzaminie jest prowadzenie wykładów, takich kursowych, żeby zawierać w nich odpowiednie rzeczy, nie? Duży, Dużo materiału tak naprawdę i dużo dziedzin Tak, różnego. tak, bo tam jest też standard prowadzenia tych wykładów, bo to jest tak, że przynajmniej tak jak mam w PADI czy SSI, ponieważ to są amerykańskie organizacje, więc to jest taka bardziej masowa edukacja takie gotowe rozwiązania, które z większością ludzi działają, jak zrobić, żeby nie zasnęli ci na wykładzie, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest sposób wprowadzenia wykładu, i ty musisz na egzaminie tak go zaprezentować, żeby egzaminator odhaczył odpowiednie punkciki, że zawarłeś to, że powiedziałeś o czymś na przykład dwa razy, przedstawiłeś jakiś element sprzętu, który się do tego przydaje, jakoś omówiłeś, jak się coś robi, omówiłeś na przykład kwestię jakąś teoretyczną. Nie? I tym cię ktoś ocenia i potem mówi następnym razem to spróbuj to, tamto, siamto i leci jakoś. No. A w tych stękach praktycznych, to rozumiem, przyszli instruktorzy odgrywają stęki pomiędzy sobą, tak? Tak i to jest, to jest według mnie najsłabsza część czegoś takiego, że wszyscy udają. No te? właśnie, no. Bo tak, ty udajesz, że jesteś instruktorem, chociaż jeszcze wiesz, że nie jesteś, a oni udają, że są twoimi kursantami. I że czegoś nie chociaż, potrafią. I że czegoś nie potrafią, chociaż to potrafią. I przez to całe udawanie Często nie wychodzi, ne? bo każdy się skupia na tym, że udaje. Jedyny, który nie udaje, to jest ten egzaminator. No tak. ale, ale zanim dojdziesz do tego, to wiesz, to ktoś cię uczy. I Na przykład tam, gdzie byłem, to przez to, że było tak dużo czasu, to było ileś osób, takich super instruktorów, którzy przychodzili na zajęcia basenowe i uczyli tych samych umiejętności na różne sposoby. Więc nie wymagali ode mnie, żebym ja coś potrafił, tylko najpierw mi pokazywali, jak można czegoś nauczyć, jakie występują z tym problemy, a w związku z tym, co można, jakie wskazówki komuś dać, żeby ten problem nie wystąpił. No i potem, jak się faktycznie, jak pracowałem z ludźmi, to, to się sprawdzało, a było też oczywiście 150 innych problemów, których nikt nie wspomniał na kursie instruktorskim, które wynikły, no to już sam musiałem wymyślić sposób, jak to zrobić, żeby ktoś się nauczył, nie? Dokładnie. Teraz szkolne pytanie, co, co gorszego, teoria czy praktyka? W na, egza sensie? na egzaminie. Ja wszystko zdałem na maks. To nie ma problemu, nie? ale to znowu też było ciekawe, bo dlatego, że ten kurs był miesięczny, to tam, gdzie byłem, to oni od razu uczyli jakby na wyższym poziomie. Więcej wymagali, więcej uczyli, bo był na to czas. I mieliśmy ileś takich udawanych egzaminów. Więc jak doszło do prawdziwego, to wszyscy, ale łatwe. Tak, na ciebie nie zauważyło. Bo się to chodzi, bo, bo ten, ten prawdziwy był na niższym poziomie niż to, do czego nas uczono tam. Więc to mi się bardzo podoba, nie? To było w Tajlandii i też miałem... E, Czasem mi śmieszy po prostu, jak się wypowiadają różni nurkowie na grupach nurkowych, Oj, tak. że w Tajlandii to źle uczą i tak dalej, i tak dalej. Gdyby oni tam pojechali, wiesz, w szkoła, w której przerobiono 100 tysięcy certyfikatów w 20 lat. Ja nie wiem, czy w Polsce w 20 lat we wszystkich centrach razem przerobiono 100 tysięcy certyfikacji, nie? Ilość wypadków na te 100 tysięcy była jakaś minimalna. Nie? I to raczej związana z tym, że lokalny kapitan wynajęty do prowadzenia łodzi, bo, bo tam nie może ktoś z innego kraju, tylko z Tajlandii musi prowadzić łódź, kogo gdzieś tam potrącił, łódką nie zobaczył, i to prawdopodobnie w ogóle nie z tej szkoły, tylko ktoś inny był na nurkowisku, też nie wiadomo, jak ta sytuacja wyszła, no coś się zdarzyło. Nie? Więc to pokazuje, wiesz, procedury bezpieczeństwa, jakie tam mają. To, że każdy wypatruje właśnie przez burtę łodzi, czy są bombelki, czy coś. Bardzo powoli odjeżdżają, bo nauczyli się przez 20 lat prowadzenia szkoły, że zawsze może być coś niespodziewanego. Nie? No dla mnie to już mi trochę jak w lotnictwie: po każdym wypadku solidna analiza i Dokładnie. wprowadzenie procedur. Dokładnie, i wiesz, najgorzej jest, ktoś się nie zna, zaczyna komentować, że tam jest tak, że, że, że w tej całej Tajlandii to jest tak. No W Tajlandii nie. się naprawdę tam jest dużo szkół nurkowych, w Indonezji też. Jak sobie zdasz sprawę, że większość nurkowania na świecie odbywa się w wodach tropikalnych, większość kursów odbywa się w wodach tropikalnych, prawdopodobnie w Tajlandii, Indonezji, generalnie w Azji plus w Stanach, nie? to się Ani okazuje, że nurkowanie w Polsce. w Polsce to jest niszowe. Tak? Tak. To z rzeczy, które my znamy z Polski i, i sposoby naprowadzenia kursów, umiejętności, które przydają się w Polsce, niekoniecznie muszą się przy, przekładać na to, co tam jest potrzebne. To nie jest, my nie robimy jako Polacy tej większości nurkowania, tak? My mamy taką specjalizację, nurkowanie w Polsce, no tak, tak to można tak, powiedzieć, tak. Nie? No, zawsze słyszymy, że jak Polak nauczy się w polskich warunkach nurkować, to zanurkuje wszędzie, tak? No ja tutaj pracuję, z Polakami głównie przyjeżdżają. Fajnie gdyby tak było, ale jeżdżę na te, znaczy codziennie jestem na łodzi i bywa różnie. No, jedni się uczyli w Polsce i świetnie potrafią, inni się uczyli w Polsce i zaczynają praktycznie od nowa. Zupełnie inne warunki, tak naprawdę. Dokładnie, jak ktoś jest bardziej taki elastyczny i potrafi to sobie przełożyć, to jest super, nie? Też zależy, jaki miał kurs. Na przykład, bardzo mi się podobało w zeszłym roku po raz pierwszy dostałem kogoś tutaj na kurs, kto zrobił w Deep Spocie początek, zrobili tę kwalifikację indoor diver. Nie? Też niektórzy krytykowali, że jak to w no, basenie, nie? Znaczy, no. krytykować zawsze można, ale wiesz, jak to w basenie, a potem ma wyjść. No dobra, tylko gościu tam chyba 4 czy 5 dni, w tym basenie ci czy i wszystko inne, nie? Jedyne, co mu zostało, to zaliczyć dwa nurkowania otwarte. No tak. Oczywiście wziąłem go tu na checkdive'a, nie? Mówię, zanurzamy się, zanurzamy się. Staliśmy, nie wiem, po pas w wodzie, nie? Jak się zanurzaliśmy, on był 10 cm nad dnem, wisiał i 10 cm nad nim wody. I wisiał, nie? Ja instruktorów znam, którzy nie potrafią tego zrobić, więc to jest właśnie to, no. I ktoś powie, o, jednostkowy przypadek. No nie, bo od tego czasu było więcej takich ludzi i oni świetnie potrafią pływalność, bo się tego nauczyli tam. Jeżeli ktoś robił to w zimie, w jeziorze, w grobie, piance, było zimno, uciekł, bo było zimno, instruktor to... uciekł, bo było zimno, tak. No to tutaj będzie problem, bo tak naprawdę nigdy nie, nie ogarnął tej pływalności, a nawet jak ogarnął pływalność w 10-milimetrowej piance z 10-milimetrowym docieplaczem, to bardziej tam w jeziorze wyglądał jak Yuri Gagarin podczas pierwszego spaceru w kosmosie, a tu jak założy cienką piankę, to zupełnie inna pływalność, inne wyważenie i musi się przygotować do tego. Co najmniej jedno nurkowanie jest potrzebne, żeby to ogarnąć na nowo. No? No, zgadza się, zgadza się, czyli symulatory nurkowe działają. Też mam takie podejście, że no. Symulatory w lotnictwie działają, to dlaczego Dokładnie. by w nurkowaniu miało nie działać? W spadochroniarstwie tak samo. Więc to jak najbardziej i też niektórzy się, symulatory, niektórzy się śmieją, że jakieś aplikacje do nurkowania powstają i tak dalej, i tak dalej. Jak to tak nurkowanie wirtualne? No dobra, no ale jeżeli jak inaczej pokazać, przygotować kogoś do zanurkowania na trudnym wraku, i nie jak nie zabrać go tam. Ne? I opłynąć z nim ten wirtualny wrak. Dokładnie zeskanowany, taki jak był na przykład. Nie? Jest takie powiedzenie: w lotnictwie wszędzie tak naprawdę nie nurkuj, nie lataj, nie płyń tam, gdzie twój mózg jeszcze nie był. No, no Najpierw to zaplanuj, obejrzyj, a potem odtwórz to w rzeczywistości. Poza tym, to co zauważam w nurkowaniu, to wiele osób nie tyle ma problem z pływalnością, bo jak już załapią, jak obsługiwać sprzęt, to to robią, tylko który przycisk kiedy wcisnąć. Tak? Ja mi się mam, że tylko. Moja, moja umiejętność pisania. APEK na razie jest średnia, więc pewnie bym miesiąc to pisał, a nie mam czasu. Marzy mi się taka apka, a? może ktoś znasz kogoś, kto by taką zrobił, że masz nurka który musi utrzymać pływalność. Nie? I on sobie tam schodzi niżej wyżej, i masz dwa przyciski, którym dodajesz i wypuszczasz powietrze, i ten nurek będzie albo tam się pompował, albo będzie wypuszczał ten Ja Jeśli gwarantuję, że jak ludzie zaczną w to grać, to już nikt nie będzie miał problem, problemu, który, który przycisk nacisnąć. Nie? To by się przydało, skoro wcześniej mówiliśmy o jakiejś cyfryzacji nurkowania. Sumie... Może ktoś ze słuchaczy by chciał zrobić taką apkę, to nawet jak będzie kosztowała jedno euro, to kupię. Dokładnie. Na więcej imię nie stać z tym instruktorem nurkowym. Ja. Więc, no właśnie, instruktorzy dużo zarabiają. Różnie. Różnie bywa. Zależy, gdzie, gdzie nurkujesz. Tak? Jeżeli nurkujesz w Europie, to jest tak europejsko. To zaczyna się chyba od tysiąca do półtora tysiąca, może dwóch tysięcy euro. Zależy, jak jesteś dobry, czego uczysz, gdzie i tak dalej. Zależy też od kraju, nie? To jest to, co dostajesz miesięcznie. Ale poza Europą, to może być, ponieważ tam jest inne prawo pracy i tak dalej, to tak. Bo w ogóle odpada opowiadanie o tym, że można nielegalnie, no bo wszędzie można nielegalnie, ale to jakby nie o to chodzi. Nie? Tam, gdzie legalnie, albo jak to mówią, półlegalnie, bo jak jest ustawodawstwo w jakimś kraju nie do końca dopasowane, no to masz tak, jakąś podstawę często masz, małą, a resztę to musisz sobie zrobić z prowadzenia kursów, a co więcej ze sprzedawania kursów. Więc znowu, jak myślisz o tym, żeby być instruktorem, to musisz potrafić sprzedać komuś kurs. I też niektórzy się tak oburzają, że jak to? Ja mam ludziom sprzedawać, wciskać coś, nie jako instruktor. Chciałem być instruktorem, nie handlowcem. No tak, tak. Ty nie masz wciskać. Ty po prostu masz zaproponować komuś, czy może chce zrobić kurs. Niech człowiek sam zadecyduje, co chce zrobić ze swoimi pieniędzmi. Chce wyda, nie zechce, nie wyda, następny wyda. Nie? Tak długo jak o tym rozmawiasz, to jest więcej osób, które to robią. Nie? W niektórych miejscach niestety bardzo niska jest ta podstawa. A bardzo wymuszają to, żebyś się jednak wciskał. Nie? Więc to też znalezienie dobrego miejsca, żeby to dobrze płacili, no to jest to bywa, bywa ciężko. W niektórych krajach, na przykład w Ameryce Południowej, tam gdzie jest tak półlegalnie albo coś, tak masz te wszystkie pozwolenia na pracę, to w ogóle musisz za niedużo zapłacić, bo tak podatek taki jakby jest lokalny od obcokrajowców, żeby to, co zarobią, oddali. Nie? I, I potem jest tak, że tam bogaci Amerykanie przyjeżdżają, więc założenie jest takie, że jako instruktor, to mało zarabiasz, bo ci dadzą w napiwkach. No tak. No ale to wtedy nie firma ci płaci, dla której pracujesz, tylko ewentualnie ktoś się nad tobą zlituje, nie? Więc znowu, to nie tylko zostać instruktorem, to potem znaleźć takie miejsce na świecie, gdzie ci się dobrze pracuje i gdzie, wiesz, masz ubezpieczenie, to są trudne tematy czasem, no ale o tym trzeba też, wiesz, No dokładnie. Popowiem, nie? Ubezpieczenie jakichś, jakby ci się coś stało, jakąś wypłatę, jakieś bezpieczeństwo finansowe, jakąś umowę na papierze, nie? To wszystko są takie tematy, które warto przemyśleć przed tym, jak się zostanie instruktorem, żeby mieć plan. No tak, do tego chodzi jeszcze pewnie sama relokacja, wynajęcie mieszkania tam. Kolejna rzecz, relokacja, czasem ci centrum zaoferuje, że ci pomogą, czasem nie, czasem sam ogarniasz, ale tak, jeżeli nie znasz tego centrum, tak, to masz jedynie informacje od nich samych, jak to tam fajnie jest. No tak. Jeżeli, zwłaszcza jak, jak masz dobre kwalifikacje, dobre CV, jeszcze coś tam więcej, wiesz, że oni cię chcą. Pytanie, czy ty na pewno chcesz ich takich, jak oni faktycznie są? Tak. Czy tak, jak ci powiedzieli? Więc na wszelki wypadek masz odłożone pieniądze na czarną godzinę, żeby wpakować się w samolot z tym sprzętem i wylecieć z tego kraju? I najlepiej plan B, gdzie będziesz szukał następnej roboty. Nie? Bo w szczycie sezonu może to nie być i może być taki low season, i wtedy trzeba jakiś szukać roboty albo mieć pieniądze, żeby przetrwać do następnego szczytu sezonu w innym kraju, gdzie na pewno znajdziesz taką pracę. Czyli zostanie cyrkulowany to, to trudne decyzje de facto? No, żeby zostać, to nie, tylko żeby pracować w zawodzie. No i utrzymać się, nie? To tak, nie? To jakby dwie, dwie różne rzeczy, ale wiesz, z drugiej strony ludzie idą na studia tak, po maturze. Będę lekarzem, idę na studia medyczne. Ilu z nich faktycznie zostaje lekarzami, ilu odpada na tych studiach? Będę inżynierem, będę architektem. Ktoś został tym architektem, znaczy ma dyplom, ale co dalej, nie? Jednemu się powodzi, drugiemu się nie powodzi, nie? Więc znowu, jakby to nie patrzeć, jakiego zawodu nie zdobędziesz? Ostatecznie uczy, wiesz, liczą się umiejętności e, takie miękkie, też dogadania się z ludźmi, znalezienia tej pracy, jakby. Sprzedania własnego wizerunku pracodawcy, bo takich jak ty jest dużo, nie? zwłaszcza jak dopiero zaczynasz. To okay. jak ich przekonać, żeby to ciebie wzięli, a nie kogoś innego? To gdybyśmy cofnęli się w czasie, podjąłbyś tą samą decyzję jeszcze raz i został instruktorem nurkowania? Jak najbardziej. Ale znowu, wiem, że jakbym nie mógł być instruktorem teraz nurkowania, bo nie wiem, złamałbym nogę czy coś. Znowu, Ponieważ przez lata się rozwijałem, zdobywałem kolejne kwalifikacje, skończyłem niejedne studia, ja się mogę szybko przekwalifikować na coś innego. Nie? Zdecydowanie tak. I to jest też ważne, żeby myśleć jako instruktor, co dalej, bo jasne, można zostać instruktorem, można być świetnym instruktorem. Jak ktoś ma już 20 lat, mówi: A jeszcze nie idę na studia, tak, po po świecie, zrobię kurs instruktorski, rok przepracował, drugi świetny, zrobił wyższy poziom, już jest jakimś mistrzem instruktorów, jakimś master instruktorem jakiejś organizacji, tak. Uczy już innych instruktorów powoli, nie? No i w pewnym momencie stwierdza, dobra, czas się ustatkować. I nagle dochodzi do wniosku, że w tym realnym świecie pozanurkowym te kwalifikacje instruktora nurkowania niewiele dają. Jasne, można przy piwie opowiadać o różnych historiach kolegom z pracy, tylko najpierw tą pracę trzeba zdobyć. Dokładnie. A jeżeli nie zrobił studiów, nie zrobił innych rzeczy, no to zostaje z niczym. I niestety w nurkowaniu jest też dużo takich osób, które już niekoniecznie. Lubią być tymi instruktorami, ale zdali sobie sprawę z tego, że już nic innego w życiu nie potrafiliby robić. Gorzej Spotykam się... ich po całym świecie, nie? To jest to, jest to że trafiasz do szkoły drukowania, gdzie masz takich wypalonych instruktorów, którzy są tam przez zasiedzenie. No, zdecydowanie. No albo jeszcze jak trafi jakiś wypadek i nie można już być tym instruktorem. Nie? Jeżeli się trafi wypadek, to bywa różnie. Ktoś ci musi udowodnić, że to jest z twojej winy ten wypadek, nie? To też w różnych krajach różnie się do tego podchodzi. Przyczyna śmierci, utonięcie. I tyle, nie? W niektórych krajach. No powiesz, znowu, jest różnica między Europą, nie? gdzie jakby ustawodawstwo wymusiło, jakby odpowiedzialność centrów nurkowych za, za turystykę nurkową za, za ludzi, i takie amerykańskie podejście, że dają ci kwit od początku, że jak idziesz do wody, to robisz to na własne ryzyko i nie masz prawa nikogo pozwać, ani twoja rodzina też, nie? I takie są też papiery często dawane gdzieś w Azji w różnych częściach, bo tam ustawodawstwo nie wymaga tego, żeby ktoś był odpowiedzialny, więc jak jest wypadek, nawet śmiertelny, no trudno, no poszedł nurkować, człowiek nie jest stworzeniem podwodnym, stało się, nie? Więc jakby z punktu widzenia prawnego i tak dalej, i tak dalej, to zwykle w wielu pozaeuropejskich krajach nie jest to problem, że wy wydarzył się wypadek, nawet śmiertelny, nawet z winy instruktora. Problem jest inny. Często wydarzy się wypadek. Instruktor nie jest za to odpowiedzialny, ale moralnie z jakiegoś powodu czuje tak, się odpowiedzialny. Tak. Nie? I wtedy jest to, że ktoś decyduje nie, ja już się za dużo napatrzyłem, za dużo widziałem, no? i mówi: Muszę sobie znaleźć muszę sobie znaleźć inną robotę, bo byłem świadkiem wypadku. Albo ktoś z mojej grupy, albo z innej grupy, nie? i dochodzi do wniosku, że to nie jest dla mnie, to nie jest takie fajne, jak mi się do tej pory wydawało. No, rozumiem, zostanie z tutaj. No, odpowiedzialna decyzja, naprawdę. No i odpowiedzialność jest ciągle na nurkowaniu. Znowu wracamy do kwestii maski i tak dalej. E, w ogóle, ile ty wytrzymasz bez powietrza tak pod wodą? Sprawdzałeś kiedyś? No, trenujemy sobie statykę to minutę z groszem, ale to trzeba się uspokoić. No, no właśnie, jak ci to... powiem, że kiedyś, jak byłem ratownikiem basenowym, to sprawdzałem wśród innych ratowników, z którymi pracowałem, także wśród normalnych ludzi, że ludzie zwykle czują się niekomfortowo po 30 sekundach nie? pod wodą. Tylko dlatego, że więcej dwutlenku węgla jest i nie są przyzwyczajeni do tego. Tak, tak. E, ale jak się uspokoi, bo wiesz, może by sobie odtwarzał mp w głowie, nie czy to, co mi się teraz słucha, to tak do minuty z kawałkiem dojdą, nie? tak normalnie. Ja nigdy nie przekraczałem dwóch minut, tylko dlatego, że nie było około mnie kogoś, kto by mnie w razie czego uratował, więc wiem, że ja dwie minuty bez powietrza wytrzymam. Nie? Więc to też mnie uspokaja. Ale taki statystyczny nurek wytrzyma prawdopodobnie 30 sekund, zanim zacznie... Bardzo się z tym stresować, 50, zanim zacznie panikować. Czyli jak jesteś na nurkowaniu, czy to turystycznym, czy na kursie, jest świetnie, jest super, nie? Warunki są niesamowite, rybki pływają, ludzie się cieszą, a ty jesteś tym, który sobie zdaje sprawę, że nie się cieszą, ale w ciągu każdych 30 sekund, tak? Że w każdym momencie 30 sekund kogoś teoretycznie dzieli od tego, że zacznie panikować. No. Więc masz oczy z tyłu głowy. Ci wiejesz, tak jak ja, w młodym wieku, tak? I, I po prostu no, jest to stresująca robota. Ja? I nawet jak, jak wiesz, jak nurkujesz z nurkami, którzy wydają się, że są świetni. Świetni są, bo są świetne warunki, a co jak przyjdzie prąd. Nie? Dokładnie prąd się zmieni, na niesie pyłu, piachu. No, no i to wiesz, to jest coś takiego, to wiesz, tego się uczysz na etapie przewodnika nurkowego, tak? Bo żeby zostać instruktorem, to zostajesz przewodnikiem wcześniej. Nie? I fajnie, jeżeli ktoś zostanie przewodnikiem nurkowym. I jakiś czas popracuje jako przewodnik. Bo jak nie lubi przewodnictwa, to nawet niech się już nie pakuje na, na bycie instruktorem. Jak jest przewodnikiem, to jest tak, że dostaje też takich ludzi, którzy czasem nie potrafią e, e, nurkować albo słabo nurkują, więc choćby po to, żeby łatwiej tej osobie było do końca, nie wiem, wycieczki czy tygodnia z tą grupą, żeby przeżyli, tak, to ten, ten przewodnik coś im pokaże, jakąś umiejętność. Zrób to tak, więc nieformalnie ich uczy tych umiejętności na nowo. Tak? Zgadać. Więc jeżeli lubi to, super, niech zostaje instruktorem. Jeżeli na tym etapie stwierdza, że znowu tym ludziom trzeba tłumaczyć tę maskę, to nie. Niech nawet nie będzie przewodnikiem, bo to się robi na co trzecim nurkowaniu. Niestety. To gdzie jutro nurkujesz? Nowa Poszta chyba. To jest taka fajna miejscówka tutaj z dwoma tunelami w skałach. Jeden jest między trzecim a siódmym metrem. Taki fajnie płynie o. przez tunel. Widziałeś w ładce pierścieni, tam no, pająk no. taki chodził, to tam kręcili. O! Super. Nie, nie no, <laughs> oczywiście, że nie. A e, drugi tunel jest taki pionowy, to jest taki komin, zaczyna się na 30 metrach, kończy się, e, kończy się na 20. I tam z latareczkami się wpływa, jest tak fajnie, jakieś langusty siedzą. To to jest jedna mistówka. A druga jeszcze nie wiem, prawdopodobnie krawa, to jest taka wysepka, o którą się roztrzaskał inny antyczny e, wrak, znaczy wrak, statek. Teraz Arigacji jest wrak. nie mieli. No, nie mieli GPS-ów, a tam nie było latarni, więc się wpakowali w nocy na skały. I tam starożytny grecki yy, wrak jest. On jest jednym z najstarszych w Adriatyku. Zostało po nim tak kilka amfor bardzo ładnie wyglądają. Jak ktoś się archeologią podwodną interesuje, to, to polecam. Więc na, na chwilę obecną taki jest plan. No chyba, że się pogoda zmieni. To popłynę gdzieś indziej. Dokładnie. To co? życzę ci udanego nurku i dalszych sukcesów być instruktorem. Dobra. Dzięki. Życzę ci, żeby twój podcast się rozwijał, bo naprawdę fajnie, fajnie to robisz. Śledzę i wszystkich zachęcam, żeby słuchali. Słuchaj, specjalnie przyjechaliśmy na widzów, żeby o tym pogadać. No właśnie. No właśnie. Dzięki. Do no, usłyszenia. Na razie. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.